Witam serdecznie, lecimy dalej. Już mam przygotowane miejsca pod MOSFETy, diody i tak dalej. Tutaj mam wyciągnięte kabelki z cewki. Wszystkie elementy są wlutowane na kabelkach, dlatego żebym miał łatwiej dostęp do poskładania tego. Będę musiał jeszcze to wszystko przemierzyć, ale zanim co, to muszę zacząć montować kondensatory. Sobie tutaj rozpisałem, gdzie są minusy, gdzie są plusy. I będzie troszeczkę inaczej. Ostatnio te kondensatory były z tyłu, za płytą. Teraz będą z przodu, także będę umiał je serwisować w razie W. Choć stawiam, że to jest ostatni serwis tego urządzenia. Więc tak, ja sobie spróbuję dobrać wysokość, że wlezę lutownicą, że nie będę musiał później wszystkiego demontować, by na przykład wymienić same kondensatory. Sobie damy trochę cyny. I sobie ustawię ten kondensator na taką wysokość, co mi odpowiada, i żebym go nie podtapiał od temperatury, bo łatwo idzie go uszkodzić, jak go tam przegrzeje. Na szczęście tutaj nie ma żadnych innych komponentów, więc mogę tutaj swobodnie grzać i zobaczymy, jak to wygląda. Spoko, spoko. Jedynie widzę, że będę musiał z drugiej strony jeszcze nadlać, ale to w niczym nie przeszkadza. Lepiej troszeczkę nadlać, niż żeby się coś tam zaczęło dziać. I lecimy z drugim. Dobiorę sobie tą samą wysokość. Cyna. Jechane. Jest taki etap już, można powiedzieć, pomału wykończeniowy. Dlatego też wyciągłem sobie te kable z kondensatora troszeczkę w dalej. Po to, by, czy z kondensatora, z cewki, bym umiał przeprowadzić test bez składania. Bo jak się coś okaże, że będzie nie tak, no to będę umiał bez zbędnych operacji uruchomić to albo naprawić. Dlatego lepiej sobie zrobić międzyprocesową kontrolę jakości, niż poskładać i później się przekonać, a kurczę, nie działa. Muszę wszystko rozbierać i nie wiem, w którym etapie co poszło źle. A tak, jak będę miał to sobie na kabelkach, to nie będzie większego problemu. Tym bardziej, że największym problemem było w sumie odlutowanie tych dwóch elementów, tych dwóch cewek czy dławików, jak tam kto woli. No ale jest na razie spoko. Idzie to w miarę szybko. Tym bardziej, że jest grot urwany. Widać. Może widać, może nie widać. Spęknięty i teraz grzeje strasznie szybko, bo większa rezystancja jest. Idzie fajnie lutować. Jedynie trzeba uważać na, jak ja to mówię, żyganie. Jak się dopala do końca, to wtedy zaczyna żygać cyną, bo iskrzy się tam. No i tak to mniej więcej wygląda. Tu mamy wszystko wlutowane. I teraz będą mogły być z dala od siebie. Będzie przerwa powietrzna. W sumie tego by można było trochę do środka jeszcze.
Będzie więcej miejsca, żeby powietrze cyrkulowało, dzięki czemu nie powinno się tak wszystko mocno grzać. Na pewno producent tego nie przewidywał, że ktoś to tak zrobi, ale Polak potrafi. Jak chce, to potrafi. Co prawda ten czas, co na to zeszedł, już mogłem prędzej kupić coś nowego, ale myślałem, że pójdzie to szybciej. Ale cóż. Doświadczenie zdobyte w trakcie naprawy jest moje, jak to się mówi. Będzie trzeba kiedyś coś podobnego naprawić, to będę wiedział, ile to będzie wymagało roboty. No jest fajnie. Teraz jeszcze muszę z tej strony wszystko posprawdzać, jeśli bierzemy za lutowanie drugich kondensatorów. Nadszedła chwila, by zrobić beta testy naprawy regulatora. Tutaj kabelek przeprowadziłem przez radiatory, tak żeby nic nie dotykało siebie. Kabelki pociągnięte z dławików czy z cewek, żeby mogło to być po zewnątrz. Kondensatory wlutowane. Mamy 14,4 i 100 mili. Podamy sobie. I teraz tak. Minus to jest tutaj ta cała szyna. Plus jest obok, tu gdzie są bezpieczniki. I teraz co się będzie działo? Nie wiem, czy patrzeć tu, czy patrzeć tu. Okej, wstaje. I pulpit wstał. Tylko mnie interesuje tu. 14,3. Działa. Chyba się udało, nie wybuchło.